Spróbujmy obliczyć 1,86 podzielone przez 2. I jak zwykle, zatrzymajcie teraz film i najpierw spróbujcie sami, chociaż może jeszcze mała podpowiedź: zastanówcie się, jaką liczbą setnych jest 1,86. 1,86 ile to setnych? Cała ta liczba ile to setnych i tę liczbę setnych podzielcie przez 2. No dobrze. Zastanówmy się nad tym wspólnie. Ile to setnych? 1,86 ile to setnych? Na pozycji setnych znajduje się w tej liczbie szóstka. Ale możemy potraktować 80 jako 80 setnych. W takim razie po przecinku 86 to 86 setnych. I jedynka to 100 setnych. Czyli Cała ta liczba to to samo co 186 setnych. Możemy to zapisać w taki sposób: 186 setnych i dzielimy przez 2. Jeżeli dzielimy 186 czegoś przez 2, to będzie to 186 przez 2 tego czegoś. Czyli możemy to zapisać jako 186 podzielone przez 2, i taka będzie liczba setnych. Ile to jest 186 podzielone przez 2? Możliwe, że potraficie podzielić to szybko w pamięci. Może wygodniej będzie podzielić pisemnie, ale można też tak, że 6 jedności podzielone przez 2 to 3 jedności, 18 dziesiątek podzielone przez 2 to 9 dziesiątek i razem mamy 93. Dzielenie pisemne wyglądałoby tak. 186 podzielone przez 2. W jedynce dwójka nie mieści się ani razu. W 18-ce dwójka mieści się 9 razy. 9 razy 2 to 18. Odejmujemy 0, spisujemy szóstkę. W szóstce dwójka mieści się 3 razy. 3 razy 2 to 6. Odejmujemy i reszta 0. Dowolnym sposobem otrzymujemy 93. 93, ale czego 93? 93 setne. Dzieliliśmy setne, w wyniku również otrzymujemy setne. No i możemy teraz wyrazić 93 setne w postaci ułamka dziesiętnego. Jak to zrobić? 0, i 90 setnych to to samo co 9, dziesiątych, a 3 setne to trójka na pozycji setnych. No i mamy wynik. To się równa zero przecinek dziewięćdziesiąt trzy.